sami się uczyliśmy, zatrzymując teledyski, przewijając kasety na wideo i po prostu sami wymyślaliśmy to. Potem weszły podstawy, nauczyliśmy się podstaw, a reszta to już jest po prostu zależne od nas, od naszej kreatywności. Ja jeszcze chciałem dodać coś takiego, że my jesteśmy jakby tym takim ostatnim pokoleniem, które nie miało internetu na co dzień, nie miało właśnie szkół tańca, nauczycieli i tak dalej, tylko to było tak, że chcieliśmy coś zrobić, to musieliśmy sami iść gdzieś, załatwić coś, żeby móc tam przychodzić. Czyli na przykład nie było świetlicy w szkole, gdzie pan mi powiedział, chodź przyjdź na treningi, masz treningi 2 razy w tygodniu, tylko było tak, że ja musiałem gdzieś iść załatwić coś samemu, czyli widać było od razu od początku, że mi tam tym zależy. Lat 27, zwany jako BBOY CETOWY. Człowiek, który zorganizował w Polsce najlepsze imprezy BBOYowe, na jakich ja osobiście byłem. Były to największe imprezy, które dały mi najwięcej rozwoju. Dokładnie tak. Człowiek pełen pasji, człowiek pełen hip-hopu. Człowiek, który uczył innych, dawał nadzieję, możliwości i poszerzał horyzonty młodym ludziom. Tak samo, jak i my staramy się to robić z dnia na dzień, dzięki temu, że hip-hop jest w naszym życiu. I właśnie w taki sposób, jak i dziś wam przedstawimy, możecie pomóc i pokazać właśnie wasz hip-hop. Czym dla was jest hip-hop i co to oznacza? 8 lutego Bartek miał bardzo poważny wypadek. Proszę, to są puszki. Możecie wesprzeć jego rodzinę, jego. Naprawdę potrzebuje tych pieniędzy. Jeżeli naprawdę szanujecie to, co robił, to teraz jest... Bartek będzie żył, Bartek żyje, nie zapominajcie o tym.